to składy obu drużyn. Polacy w tradycyjnych biało-czerwonych strojach, bramce Woźniak z dwójką Łapiński, z trójką Zieliński, z czwórką Bakulski, z Bukalski, przepraszam, z piątką Wałtoch, z szóstką Kośmiński, z siódemką Świerczewski, z ósemką Iwan, z dziewiątką Juszkowiak, z dziesiątką Kosecki, kapitan naszej drużyny, i z jedenastką Bałszyński. Drużyna rywali Słowacji w bramce Molnar, dalej z dwójką Balisz. Tymczasem akcja polskiej drużyny. Z czwórką Zeman, z piątką Kinder, z szóstką Titel, z siódemką Juriga, z ósemką Simon, z dziewiątką Janczula, z dziesiątką Dubowski i z jedenastką Morawski. Iwan Kosecki, Juszkowiak, pole karne, Juszkowiak, dwóch, trzech Słowaków obok niego i teraz ładny strzał, ale też i efektowna obrona po strzale Bukalskiego, bramkarza Molnara. Balisz, Dubowski, niebezpiecznie, Balisz, ostry kąt i słupek ratuje po strzale Janczuli z polską reprezentacją. Łatwo, bardzo łatwo radzą sobie Słowacy z polską obroną, która gra dzisiaj bardzo słabo. Nie ma asekuracji, nikt nie wspomaga trójki obrońców. Bardzo wolny powrót drugiej linii. Pozwolenie na wyprowadzenie tego pierwszego niezwykle groźnego podania, a to wszystko kończy się tak, jak przed chwilą widzieliśmy. Sporo szczęścia teraz miała polska reprezentacja. Dubowski niepilnowany, spokojnie odegrał do Balisza, ten do Janczuli, gdzie spóźnił się przypilnowaniem go tej akcji Juriga. Janczula, Janczula, Woźniak, choć z większym trudem, ale ściągnął tę piłkę. No, nie dziwię się, że Janczula zrobił taką furorę, bowiem rzeczywiście sporo potrafi ten chłopak, co prezentuje w dzisiejszym meczu. Bałszyński, Andrzej Juszkowiak, Bukalski, Bałszyński, Juszkowiak. Do Bukalskiego szybszy jednak Molnar. No, ładna akcja Polaków, szkoda, że nie zakończyła się sukcesem. Ale widzą Państwo, to taki dość dziwny mecz. Łatwych, stwarzanych sytuacji wynikających z błędów obrony. Janczula faulowany przez Koseckiego. I będzie żółta kartka dla Romana Koseckiego, co oznacza, że nie zagra z Azerbejdżanem. Nie wykorzystał Dubowski. Słupek pomógł polskiej reprezentacji. Podobnie zresztą rzecz się miała w pierwszej połowie. Łatwa strata. Simon. Ładne zagranie. Był już tam Janczula. Szansa. Bakić. I proszę Państwa, bo strzale Balisza Andrzej Woźniak kolejny raz. Tyle, że nie jest to Parc des Princes, nie chodzi nam o remis w tym spotkaniu. Jeśli chcemy mieć złudzenia, trzeba wygrać, ale nie z taką grą, jak prezentuje dziś reprezentacja Polski. Myślę, że trudno liczyć z tym, co pokazują Polacy na zwycięstwo. Boisko opuści Roman Kosecki, a wejdzie na nie Czereszewski. Kosecki oddał opaskę kapitana Juszkowiakowi. Druga żółta kartka dla Romana Koseckiego, co w konsekwencji oznacza czerwoną. Tak jest. Za opóźnienie zmiany.
żeby na nic się zdadzą. Oczywiście w tej sytuacji Czereszewski musiał usiąść. Jest to osłabienie polskiej reprezentacji. Grać będziemy w tym momencie w dziesiątce. Chyba że zdecyduje się Henryk Apostel na zmianę innego zawodnika. Dość demonstracyjne zachowanie Kosyckiego w tym zejściu z boiska spowodowało osłabienie przez kapitana reprezentacji, zdjęcie koszulki, niesportowe zachowanie. Na to wszystko zareagował arbiter, a teraz podkrewka ratuje Słowaków przed utratą bramki, chociaż był spalony później. Znowu łatwa strata, ładne przejście Jurigi. Dubowski
Woźniak, szansa na czwartą bramkę. 4-1.